Trzymaj się. No, dziękuję. Witam wszystkich. Jako że użytkownik imieniem, a raczej nazwą pan Kowalski, zapytał się, jak coś do takiego do jasnego pana zrobić, to postanowiłem, że odpowiem, gdyż jest to odpowiedź niewiarygodnie krótka. Otóż, gdy mamy tutaj moją Camtasię i otworzyłem już w niej projekt właśnie tego filmu, którego nazwałem Nukeflower, widzimy, że jest tu dosłownie cała masa renderów od dołu do góry, które pojawiają się jeden po drugim. Jak to zrobiłem? Na samym początku pokażę wam to na nowym pliku. Efekt końcowy już zapewne widzieliście przed chwilą, jak to wygląda. Później wam pokażę, do czego to może służyć, więc już w tle włączę Adobe After Effects, żeby później nie było trzeba czekać. Nowy projekt. Nie podziękuję. Import media. Gdzie jest mój sekretny folder? Jest. Efekty. I teraz gdzie są te rendery? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję, dobranoc. I mamy podstawowe cztery rendery, które nam się później przydadzą do właśnie tworzenia różnorakich tworów, że tak umy, bezkształtnych, można by nawet rzec. Niestety w długich poszukiwaniach moich na kochanym Google znalazłem tylko te cztery, które były najbardziej do siebie podobne. Nie znalazłem więcej. Nie, przepraszam, znalazłem jeszcze dwa więcej, tylko nie były one renderami, więc nie mogłem ich wstawiać. Co jest w tym ważne, tak jak właśnie powiedziałem, one muszą być wszystkie renderami, tudzież, jak to niektórzy to nazywają, muszą być wektorowymi rysunkami. Czyli tak jak tutaj widzicie, jak jest czarny przedmiot, wokół niego jest przezroczyste tło. Jeśli by go nie było, to by po prostu te wszystkie obrazki nachodziłyby na siebie i niszczyły cały by efekt stworzony. Więc rozpocznę tak samo jak zawsze rozpoczynam, czyli zacznę jedynką. Wezmę HD, no bo dlaczego by nie. Rozpocznę jedynką, bo ona taka najbardziej bazowa się wydaje. Walniemy ją idealnie na środek, na dole, bo dlaczego by nie. Ile chcemy zrobić sekund tej animacji? Powiedzmy, że 20. No, 20. I teraz jest tak, jako że Camtasia ma coś takiego, że na samej górze są ustawione animacje, które mają największy priorytet, czyli będą wyświetlane jako pierwsze. Musimy przenieść nasz pierwszy, naszą jedynkę renderową na samą górę tabeli, tak żeby była wyświetlana na samym wierzchu. 20 powinno wystarczyć. Mamy 20 sekund, 20 renderów, więc powinno wyjść idealnie 20 sekund na jeden. Nie, jeden render będzie bez. No dobra, trudno. W każdym razie mamy render startowy i załóżmy, że będzie chociażby co tą, dajmy na to, sekundę. I teraz wszystko tak jak widzieliście wcześniej w tym mini highlightie z mojego tamtego projektu, wszystko opierało się na animacji wejścia dissolve, która po prostu wygląda tak, że pojawiają się randomowe piksele od zewnątrz do środka obrazu. I to jest wszystko. I teraz po prostu wstawiamy kolejne rendery po kolei i mniej więcej tak, żeby pasowały do siebie wielkością, kształtem i innymi shitami. Na przykład tak. Później transitions, dissolve, wstawiamy. Próbowałem również stworzyć coś bardziej, że tak ujmę, ambitnego, tylko że nie do końca mi to wychodziło. Bo próbowałem stworzyć coś takiego. Tylko że tak naprawdę doszedłem do wniosku, że taka animacja nie jest warta zachodu. Dlaczego? Bo dostajemy tak naprawdę ile? 2,5 sekundy? No tak, 6 sekund to będzie gdzieś 2,5 sekundy animacji, których ledwo nawet zauważamy. A że tak powiem, no nie jest to warte zachodu, bo siedziałem przy tym chyba z godzinę, żeby coś takiego zrobić. Ale tak naprawdę jakbym miał aparat lepszej jakości i mógłbym utrzymać kurna rękę w jednym miejscu, to to by wyglądało zawaliście. No patrzcie, ja osobiście mam taką jakby manię jarania się swoimi tworami. No po prostu popatrzcie. To jest tak epicko zawaliście zrobione, że
Po prostu nie mam słów na opisanie tego. Tak wiem, w tym momencie nie mam czegoś takiego jak bycie obiekcyjnym według samego siebie, no ale cóż. Ogólnie, jeśli ktoś by się zastanawiał, skąd się to u mnie wzięło, to odpowiedź jest prosta. Wzięło się to z anime Guilty Crown, w którym właśnie był taki efekt rozpadania się wszelakich ludzkich cząstek, które miały styczność z chorobą. I na przykład to tak właśnie umarła jedna z bohaterek Hare. O mój panie, ale spoiler wam. W każdym razie, właśnie mniej więcej o coś chodziło takiego, że pojawiały się na ciele człowieka kryształy, po czym one pękały. Tylko że u mnie pękania nie ma, bo pamiętam, że miałem jeden materiał, gdzie próbowałem pękanie zrobić, ale mi to tak zaje fajnie, dziwnie wyszło, że chyba aż skasowałem. Ja nie myślę, to nie jest to, nie, nic nie mam. I tak, tworzę FBR-a 10, tylko chwilowo mi się tak nie bardzo chce tym bawić. Dobra, tymczasem kontynuujmy. Dobry, witamy Panią. Właśnie się Pani uwaliła nagrywanie. Jak się Pani z tym czuje? No zajebiście. Dziękuję. Jakieś słowa pozdrowienia czy coś? Tak. Zapraszam wszystkich na obiad, bo właśnie skończyłam robić. Och, wow. Tak, wiem, biegnij. Spoko. Dobra, ja tymczasem skończyłem. Tylko muszę jeszcze nałożyć na to animację, na całą grupę. Będzie wszystko fajnie. Teraz tylko muszę oczywiście się starać, żeby niczego nie przesunąć pod... O mój panie, ile wektorów! Ludzie! Ja się boję swoich tworów, naprawdę. Dobra, no i teraz nałożyć animację na całą grupę. Jakby to nałożyć tak bardzo oryginalnie? Walnąć to tutaj. A checkpoint końcowy, walnąć tutaj. Powiększyć to w drodze o 50% i powinno być bardzo dobrze. O, teraz coś, co żubry lubią najbardziej, czyli colorize. Tylko na jaki kolor?
Wolnijmy na zielony, żeby Adobe After Effects nie miał problemów. Tylko taki bardziej zielony. O! Ale to będzie źle wyglądało, mój panie. Tati. Domyślnie niebiesko-czarne, a ja je koloruję na zielono. Spoko. I to ten taki oczojebny zielony. W sumie przy okazji przetestuję Keylighta, jak sobie z tym poradzi. Powinno być dobrze. Ty mnie, kurde, któregoś dnia musisz wziąć za kark i nauczyć tego reversa, bo ja tego nie kminę. A, okej, okay, spoko, problemu nie ma. Ale w sumie... A bo ty tym złym programem robiłeś, a no tak. No. Który mi wgrał to coś złego. A powiedzieć ci teraz coś złego? Co? To, co ci wgrało, to nie przez Audio Reversa, tylko przez Age of Empires. Ale ja tego nawet nie instalowałam. No wiem, ale ściągnęłaś. Tak, ale to się pojawiło po tym, jak tego Reversa ściągnęłam. Nie po Age of Empires. No, u mnie też się po pewnym czasie pojawiło. Chyba czas usunąć Age of Empires. Jeszcze nawet nie zainstalowałam, ale już mogę usunąć. Żuber, wiesz co? No wal. Jest na promocji coś fajnego na Steam. Kupiłam sobie wszystkie GTA. Coś szybko się robi. Mając w tle włączonego Adobe After Effectsa, renderowanie Camtasia, Skype'a... Mój kochany procek Intel Centrino Duo Insight tak chyba trochę się smaży w tym momencie w piekle jakimś, skoro mu tak to szybko idzie. Dobra, ale przejdźmy do rzeczy, dlaczego między innymi takie rzeczy robię. Powiedzmy, że na razie to zminimalizujemy, tylko zapiszemy jakoś to. V2. I teraz wam pokażę, o co chodzi. File. Gdzie jest import? Import files. Teraz tak. Komputer. D. Filmy do wysłania. Weźmy sobie to. I coś krótkiego, co pokaże obraz sytuacji. O, to będzie idealne. Poczekajmy teraz chwilę, aż się ogarnie, no bo w końcu to mój komputer. No ale cóż. Halo. No chyba nie. Wiesz co? Coś czujesz, że ten obiad to będzie odcinek z serii Jak zjeść i nie udławić się ziołami. Aha, okej. Okay. Ja tymczasem mam trudne sprawy. W ogóle, Żuber? Czy ty grałeś w Lotra? Nie, nie lubię tego.